Cześć, tu Maciek Ziegler z sukcesstudio.pl. Jako, że jestem z zawodu informatykiem, trudno to ukryć, to chciałbym Ci dzisiaj poopowiadać co nieco o kursach informatycznych. Na co zwrócić uwagę? Czy warto, czy nie warto robić takie kursy i tego typu rzeczy? Co przede wszystkim możesz się nauczyć na takich kursach? To postaram się przedstawić właśnie w tym filmie. Postaram się, żeby film był mega merytoryczny, w miarę szybko wszystko powiedziane i poukładane. Dlatego jeszcze moja maleńka prośba na początek, jeżeli to dla Ciebie nie problem. Sztuczna inteligencja Google i YouTube'a bardzo lubi, jeżeli pod moimi filmami pojawiają się łapki w górę i jest zamieszczony komentarz. Ten komentarz, który zamieścisz, może to być fajna koszula prowadzącego, fajny materiał albo coś innego w tym stylu. Możesz też zareklamować swoje usługi. Firmy, które się u mnie reklamują na moim kanale, w komentarzach, naprawdę nie mam nic przeciwko temu. A to jest potencjalny sposób na zdobycie klientów, więc korzystaj z niego, skoro masz taką możliwość. A może czasami nawet kontrahentów. Też jest taka opcja. Zapraszam, sekcja komentarzy jest dla Ciebie. To wszystko powoduje to, że moje filmy YouTube pokazuje też innym. A na tym mi zależy. Chciałbym, aby... Myślę, że ciekawe materiały, które przygotowuję, trafiały do innych ludzi. Dzięki Tobie może tak się stać. I o to Cię tylko na początku proszę. A teraz... Proponuję przejść do części merytorycznej filmu, gdzie ja osobiście nie będę filmu przerywał reklamami. No, co zrobi YouTube, to wiesz dobrze, że zależy od tego, jakie masz konto. Zapraszam do oglądania tego filmu. Sukcesstudio.pl. Osiągnij ze mną swój sukces w biznesie. Cześć, nazywam się Maciej Ziegler. Na co dzień jestem właścicielem firmy, w której razem ze współpracownikami staram się zapewnić kompleksowe wsparcie moich klientów, począwszy od dobrej strony internetowej, budowę, naprawę lejków sprzedażowych, obsługę social media po wideomarketing. Zakres moich zainteresowań to wiedza dotycząca sprzedaży, marketingu, prowadzenia biznesu w sposób uczciwy i rozważny oraz rozwiązań informatycznych, które to ułatwiają. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w materiałach, które przygotowuję i udostępniam, często usłyszysz o nowoczesnych technologiach i o tym, jak wykorzystywać je w swoim biznesie. Dzielę się tutaj wiedzą, zdobytym już przez lata doświadczeniem i umiejętnościami, które zdobyłem, naprawiając biznesy moich klientów. Mówi się, że informatyków jest jak psów, bo to jest prawda. Jest bardzo dużo szkół, które uczą informatyków. Ale, no cóż, wielu z nich trafiało do mnie swojego czasu na praktyki, więc miałem okazję obserwować, co mają okazję się nauczyć w szkołach, a co tak naprawdę potem umieją w praktyce. Nie oszukujmy się, nasz system edukacji w Polsce jest jaki jest. Kończysz szkołę, dostajesz jakiś tam dyplom i idziesz do jakiejś pracy. Zauważ, że podkreślam to słowo jakieś. Czyli masz jakieś umiejętności, które mogą się przydać w jakiejś pracy. A nie jest tak, że masz konkretne umiejętności, które przydadzą się w konkretnej pracy. I co z tym zrobić? No cóż, nawet po szkole informatycznej, którą kończysz, warto pomyśleć o tym, aby podnosić swoje kwalifikacje i po prostu wybrać się na jakiś kurs informatyczny. W dzisiejszym filmie nie będę Ci polecał konkretnego kursu, bo nie będę nikogo reklamował. Moim zadaniem w tym filmie jest pokazanie Ci obszarów, w których warto się rozwijać, w których uważam, jako informatyk z prawie 30-letnim stażem, że warto się po prostu rozwijać. Kurczę, 30 lat, to już sporo tego praktykuję. I tutaj ciekawostka. Powiem Ci, że 30 lat, ale to nie jest tak, że ja się przestałem uczyć na jakimś etapie. Bo z pracą informatyka jest tak jak z pracą lekarza. Są coraz nowsze choroby,
ale też i noszę leki na te choroby. I tak jak w pracy lekarza zaczynają się, no już zaczęły się dawno, różne specjalizacje. Niektórzy mówią informatyk, informatykowi nierówny i słusznie, bo to jest tak, że informatycy często specjalizują się w konkretnych obszarach. Czyli na przykład są specjalistami od programowania, od oprogramowania i użytkowania tego oprogramowania czy wdrażania. Czyli mamy programistów, mamy wdrożeniowców, mamy ludzi, którzy zajmują się systemami operacyjnymi na różnych poziomach, zarządzaniem i administracją, ale mamy też specjalistów od konkretnych baz danych, hurtowni baz danych i głównie tym zajmujących się. Mamy specjalistów od sieci, oprogramowania sieciowego, zarządzania sieciami, routerami, switchami i innymi tego typu rzeczami. Mamy speców od różnych innych jeszcze obszarów informatycznych, czyli na przykład od sprzętu komputerowego, od różnych zastosowań informatycznych. Jest tego sporo. Ja dzisiaj postaram się kilka tych najważniejszych wymienić, a to powoduje, że to jest ogrom wiedzy. I powiem Ci szczerze, w mojej 30-letniej praktyce spotkałem jednego człowieka, który większość z tych obszarów ogarniał, ale było to 25 lat temu. I ten człowiek naprawdę był genialny. To był człowiek, który dzięki Panie Boże był moim szefem. Nauczył mnie mega dużo różnych rzeczy, a był na tyle zdolny, że na drugim roku studiów matematycznych był już asystentem. To wyobraź sobie, jaki to był gość. Na matematyce zostać asystentem nawet po studiach to nie jest takie hop-siup, a zostać nim na drugim roku studiów to naprawdę to już trzeba mieć głowę Einsteina niemalże. I on taką miał. Dlatego tylko ogarniał tak wiele obszarów i naprawdę w wielu tematach był naprawdę dobry. Ale to senewrati, panie Havranek. Obecnie cała wiedza informatyczna jest tak ogromna, że nie ma ludzi, którzy są w stanie ogarnąć wszystkie obszary. O ile w świecie lekarskim jest coś takiego jak internista, czyli człowiek interdyscyplinarny, czyli znający się na wszystkim i na niczym, to w informatyce też są tacy ludzie. Do nich należę ja, nie będę ukrywał. Też znam się na wielu różnych obszarach informatycznych, ale na żadnym do końca dobrze. No niestety to jest cena sławy. Tak to wygląda. I warto sobie zadawać to pytanie, w czym rzeczywiście jestem dobry. Jeżeli konkretny obszar interesuje mnie, no to po prostu bardziej się należy nim zająć. Jeszcze jedna uwaga, zanim przejdę do punktów poszczególnych. Chcę tu wyraźnie podkreślić. Nie należy się w żadnej pracy nastawiać na coś takiego, że najważniejsze są dla mnie pieniądze. Jeżeli ta praca nie sprawia Tobie autentycznej radości, nie wnosi w Twoje życie autentycznej wartości, tylko nastawiasz się na pieniądze, to nigdy nie będziesz dobrym pracownikiem. Nigdy nie będziesz dobrym programistą, nigdy nie będziesz dobrym specem od sieci komputerowych, czy baz danych, czy innych rzeczy. Jeżeli najważniejsze są dla Ciebie w pracy pieniądze, to poszukaj sobie innej pracy. Bo to mówi Ci facet, który no, ma doświadczenie życiowe, ale też i w tej dziedzinie, to niestety podchodząc w ten sposób, że tylko chcesz zarabiać pieniądze, to tutaj za bardzo nie poszalejesz. Do tego naprawdę trzeba podejść z sercem. A to często niestety wyklucza finanse. Podchodź do tego, że chcesz się naprawdę nauczyć czegoś, że chcesz czegoś się dowiedzieć, coś poznać, coś zrozumieć. To podchodząc właśnie w ten sposób, masz szansę na to, że rzeczywiście będziesz we bestii.
że naprawdę będziesz dobry w tym, co robisz. Okej, film miał być mocno merytoryczny, a ja zaczynam wykłady, więc przejdźmy po prostu do rzeczy. Zapraszam Cię po tym dosyć długim wstępie, ale myślę, że dającym wiele do myślenia, do części merytorycznej. Zapraszam. Wszyscy mówią, że najwięcej zarabia się jako programista. No i dobrze, zacznijmy od programisty, czyli kurs informatyczny dotyczący programowania. Bardzo dobry pomysł, jak najbardziej, jeżeli interesuje Cię przede wszystkim układanie algorytmów. Jesteś osobą o umyśle analitycznym, jesteś osobą, która potrafi wszystko ułożyć, ale jest przede wszystkim osobą, która jest dociekliwa, jest takim detektywem, lubi zagadki i lubi rozwiązywać te zagadki i lubi rozwiązania zagadek, to jest robota świetna dla Ciebie. Bo to nie chodzi o to, żeby być super matematykiem, fizykiem, kimś tam innym, ale trzeba mieć ten zmysł, tą żyłkę detektywistyczną i potrafić to znaleźć odpowiednio w danych. Jeżeli to potrafisz, będziesz świetnym programistą. To naprawdę są predyspozycje, które do tego Cię pretendują. A teraz, no cóż, zwykle się zaczyna od podstaw, od najprostszych rzeczy. No ja zaczynałem od Pascala i nauki. No oczywiście nie mam na myśli tutaj tego kucharza, tylko od języka programowania Pascala. Firmy Borland. Ciekawym rozwinięciem jest tutaj to, co obecnie jest proponowane przez firmę, czyli takie bardziej wizualne podejście do tego. Oczywiście często, z tego co wiem, obecnie w szkołach jest C++ czy C Sharp. Generalnie podstawy warto opanować. I tego możesz się nauczyć czy w szkole, czy na kursie. Jest mnóstwo kursów internetowych, które takie rzeczy Cię wprowadzą, pokażą i naprawdę polecam. I teraz uwaga. Mówi się, że w ostatnim czasie, bo ChatGPT to produkuje już programy i tak dalej. Tak, produkuje. Potrafi wypluć gotowy program w różnych językach. Czy z tego korzystać? Tak, korzystać. A czemu nie? Bierz pod uwagę, że ja podchodzę do tego wszystkiego tak, jak powiedziano w Biblii. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Jeżeli masz narzędzia, które mogą przyspieszyć Twoją pracę, na przykład mam ten młotek do wbijania gwoździ, a nie będę to robił kamieniem, że będę tłukł i będę wbijał gwoździe, to czego mam z tego nie korzystać? Ale z drugiej strony korzystaj z tego mądrze. I wygrają nie ci, którzy się będą bali takich rzeczy jak ChatGPT czy sztuczna inteligencja. Wygrają ci, którzy będą potrafili wykorzystać to w swojej pracy. Wykorzystać to jako narzędzie. Bo 80% za ciebie zrobi sztuczna inteligencja. Ale ty musisz być na tyle łebska, że te 20% dołożysz od siebie. Czasami nawet nie aż tyle, czasami tylko 15 albo 10%, ale ten pierwiastek ludzki musi się znaleźć, bo to tylko odróżnia nasz program od tego, co zrobiła maszyna. Coś, co maszyna nie wymyśli. Tu polecam odcinek, filmik na temat sztucznej inteligencji. Jest mega fajny i akurat to mogę Ci spokojnie polecić do obejrzenia. Postaram się na dole też zamieścić w link do tego filmu, więc zapraszam do obejrzenia. A teraz, jeżeli chodzi o programistów, myślę, że mamy ogarnięte. Nie polecę Ci konkretnego języka. Na pewno warto rozejrzeć się wśród tych bardziej znanych, ale nie wiem, w którym momencie oglądasz ten film. To się cały czas mocno zmienia. Na pewno warto poznać podstawy, a później łatwiej Ci będzie opanować poszczególne języki programowania, bo one generalnie różnią się kompilatorem, różnią się możliwościami tego, co można w nich zrobić. Ale najważniejsze, typu stałe, zmienne, stos, kolejka,
wiele innych tego typu rzeczy, sortowanie różnego typu, nie wiem, to wszystkie rzeczy i tak w tych językach oprogramowania trzeba po prostu stworzyć, tak? Więc czy pętla, czy instrukcje wyboru, czy jakieś tego typu rzeczy, one we wszystkich językach będą. Tylko kwestia nauczenia się później tego, jak to używać. Porównałbym to do czegoś takiego, że siadasz przed maszyną taką klasyczną do pisania i raz będzie to taki program, raz taki, ale maszyna jest w sumie taka sama. Jeżeli opanowałeś, gdzie są klawisze, gdzie to wszystko się znajduje, no to kwestia tylko opisania tego w odpowiedni sposób. Więc programowanie to przede wszystkim nie nauka konkretnego języka oprogramowania, to też jest potrzebne, ale przede wszystkim opanowanie sposobu układania algorytmów, układania tego wszystkiego i poukładanie sobie najpierw w głowie, co chcę osiągnąć i jaka droga do tego prowadzi, bycia tym detektywem, a dopiero potem wdrożenia tego w postaci napisanego przez ciebie, no, albo częściowo przez sztuczną inteligencję programu. Punkt drugi to tworzenie stron internetowych. No cóż, tutaj też technologia się mocno zmienia, coraz nowsze rzeczy wchodzą. Z tym, że często twórcy stron internetowych zapominają o tym, że wypadałoby tu podejść do tego holistycznie. Czyli w wielu obszarach zaopiekować się tematem, a nie tylko w jednym obszarze. Z czym to się wiąże? Wiąże się to z tym, że staramy się nie tylko nauczyć tworzyć strony. To się nauczy w szkole, nawet podstawowej. Z tego co wiem, już uczy się w tej chwili uczniów, jak stworzyć stronę internetową. Więc teoretycznie nie jest to jakieś tam bardzo skomplikowane. Ale jeżeli chcesz robić dobre strony, to poza tym, że oczywiście zapraszam do posłuchania materiałów, które tworzę na ten temat, to jeszcze przede wszystkim warto przemyśleć strony od strony nie tylko graficznej, UX-owej, AX-owej, czyli tych user experience, czyli doświadczeń użytkownika, ale też mieć pojęcie o takich rzeczach jak czy bazy danych, czy kwestie związane z grafiką, podejściem ludzi do tego, co na tej stronie jest, ale też tym, co się dzieje później, integracją z innymi platformami, bo jeżeli wysyłam formularz na mojej stronie internetowej, to może on powinien być zaczytany do jakiegoś CRM-a czy innego programu, czy na przykład mogłyby się te dane zapisywać do jakiejś bazy czy coś. Możliwości tu są ogromne. Kwestia poznania tego bardziej niż tylko to, że coś tam stworzymy super stronę internetową, która po prostu będzie zwykłą wizytówką. Takie rzeczy robiły się 20-30 lat temu i tak jak mówię, uczą tego już w szkole podstawowej. Trzeba umieć wynieść się w tym wypadku na wyżyny. Nie robić byle czego. Znowu, podejście z sercem. Jeżeli będziesz to w odpowiedni sposób robić, podchodzić do tego naprawdę z sercem, twój sukces jest pewny. Po prostu. Analiza danych, a także uczenie maszynowe. No, właściwie powinny być to dwa punkty, ale zbiję to w jeden. Analiza danych jest coraz bardziej ważną dziedziną. To jest tak istotne, że nawet ja w tym momencie w firmie zatrudniam osobę, która zajmuje się analizą. Zajmuje się analizami i tym tylko ma się zajmować. Dlatego, że na podstawie analiz określamy w dzisiejszych czasach, jak będzie działała firma, jak wyglądają nasze dane, działania marketingowe. To wszystko, żeby uzyskać, potrzebujemy analiz. Potrzebujemy wiedzy, co zrobić, aby to zaczęło działać.
tego nie uzyskasz, nie przeprowadzając odpowiednich analiz, nie sprawdzając, co po kolei należy zrobić, co wnoszą twoje działania. W dzisiejszych czasach, jeżeli nie zbierasz danych, to po prostu jesteś idiotą, powiem to wprost. Dlatego, że ciężko podejmować poważne decyzje, nie mając informacji, które tak naprawdę są w zasięgu twojej ręki. Podchodzisz do tego, bo ja mam intuicję. To może i masz. I gratuluję ci tej intuicji. Ale intuicja podparta jeszcze danymi jest dużo lepsza. Zaręczam ci. Więc analiza danych jest naprawdę świetną rzeczą i jest to coraz bardziej rozwojowa dziedzina. Tych analityków systemowych, ludzi, którzy robią takie rzeczy, jest coraz więcej i coraz bardziej warto w tego typu rzeczy wchodzić. Coraz więcej takich specjalistów znajduje zatrudnienie. I to nie jest nowość. Jeżeli jesteś fanem serialu Przyjaciele, to przypomnij sobie, czym zajmował się Matt. Czy nie był właśnie analitykiem systemowym? I laski mu się nie zgadzały? No właśnie. Jeżeli to pamiętasz, to popatrz, że serial lat 80. już wtedy przykładano dużą wagę do analiz. Facet mocno awansował i facet bardzo dużo zarabiał. Dlaczego? Dlatego, że był w tym dobry. I ja wiem, że w tym momencie oparłem się na śmiesznym przykładzie, ale może właśnie takie przykłady z życia bardziej do ciebie trafiają, niż jeżeli bym ci powiedział, że analityka przynosi odpowiedni efekt. A co do uczenia maszynowego? No cóż, to jest w tym momencie działka, która coraz bardziej się rozwija. Coraz bardziej rozwinięte platformy kursów, różnego rodzaju rzeczy, ale też analiz, co umiesz i co warto jeszcze ci zafundować. Są platformy, które świetnie to rozwijają tutaj. Jeżeli coś mogę polecić, to na pewno platformy, które rozwija Mirek Burnejko. Uważam, że jest jednym z takich prekursorów w Polsce tego typu rzeczy. Jego grywalizacje, tego typu rzeczy, naprawdę to są genialne projekty. One mają przyszłość i ja też widzę w nich potencjał. I widzę w nich możliwości. Kwestia tego rodzaju, czy wejdziesz w to, czy nie. Ale wiedz o tym, że czas leci, świat ucieka, a ty wykorzystasz ten czas właściwie, czy nie? Cyberbezpieczeństwo. Mega ciekawy temat. Mega ciekawy temat, naprawdę. Coraz więcej firm potrzebuje takich usług. Coraz bardziej firmy są zinformatyzowane. Potrzebują różnego rodzaju danych, potrzebują różnego rodzaju informacji. Tego nie będzie, jeżeli nie zadbają o cyberbezpieczeństwo. I firmy są mega narażone na ataki. Ja podam ci przykład z życia. Pojechałem 2 tygodnie temu na urlop, raptem na tydzień i już w połowie urlopu zwrócono uwagę na to, że nie jestem zbytnio aktywny na takich portalach jak Facebook, jak Instagram. Nie będę tu dokładnie opowiedział, dlaczego tak się stało. To jest, umówmy się, moją słodką tajemnicą. W każdym razie zacząłem dostawać powiadomienia o włamach na próbę włamów na moje skrzynki, na moje social media. Ale o próbach włamów na inne rzeczy, którymi się opiekuję też. To ciekawe, prawda? Nie jestem człowiekiem, który się chwali, gdziekolwiek wyjeżdża. Jak już, to zdjęcia zamieszczę dawno po powrocie. Że w tym roku byłem, ale kiedy? Nie. Nie jestem idiotą, który zamieszcza fotki, że właśnie wsiadam do samolotu i przez tydzień mnie nie będzie. Nie jestem z tych ludzi.
bardzo staram się dbać o pewne obszary. A mimo to zauważam, że w jakiś sposób ktoś o tym wie i no cóż, nie zawiadamiam też za dużo osób o tym, że mnie nie ma, więc wiedzą o tym tylko strategiczne osoby. Więc ciekawe, prawda? I teraz chcę Ci pokazać, jak ważny jest to obszar. Tu świetnie się sprawdzają osoby, które mają żyłkę detektywistyczną, które nie będą się bały danych, przegrzebania ich. Bo to nie jest tak jak pięknie, jak w filmach, że tam chodzą super robotami, noktowizorami i innymi rzeczami. Nie. To jest często praca przy komputerku, przy przeglądaniu logów, przy sprawdzaniu różnych rzeczy, obszarów, zabezpieczeń, testowaniu oprogramowania, sprawdzania, szukaniu luk, tego typu rzeczy. I to dopiero przynosi jakiś efekt. Chcesz w to wejść? Witaj po jasnej stronie mocy. Ale bierz pod uwagę, że będziesz mieć mocno do czynienia z ciemną stroną mocy. To będzie twoja praca codzienna. Czy to dobrze brzmi? Mam nadzieję, że tak. Przejdźmy dalej. Jeżeli interesuje Cię administrowanie systemami danych, administrowanie bazami danych, to warto próbować dokształcić się w tym kierunku. Są kursy różnego rodzaju, na których możesz tutaj powiększać swoje umiejętności. Co mogę Ci podpowiedzieć z praktyki? Nawet najlepsze kursy, po wysłuchaniu których możesz wiele rzeczy się owszem dowiedzieć, nie zastąpią Ci praktycznej pracy. I tutaj wiele osób będzie zaraz płakało, o no bo to takie trudne, bo to trzeba ten guzik prawdy. Powiem Ci to w prosty sposób. Administrowanie w większości poważnych systemów serwerowych jest opartych na Unixie. Więc czy to będzie Linux, czy to będą FreeBSD, czy będzie to jakiś wiele innych systemów, które uważam, że jeżeli się chcesz w to bawić, warto poznać, to do większości tych systemów wystarczy Ci kupiony komputerek gdzieś tam za 150, no może 500 zł to full. Nie no kurczę, za 500 zł, za 350 zł ostatnio kupiłem taki komputer, że mi szczęka opadła. Kup sobie jakiegoś poleasingowca najlepiej i postaw na nim serwer. Na początek proponuję Linuxa, potem FreeBSD. Pobaw się tym, poćwicz ze swojego standardowego komputera i próbuj się do niego popodpinać. Pozakładaj jakieś konta użytkowników, poćwicz sobie nadawanie praw, uprawnień, tego typu rzeczy. To możesz zrobić nawet będąc w szkole podstawowej, jeżeli Cię interesuje programowanie i zarządzanie systemami. Poznaj dobrze Unixa, komendy, co można tam zrobić. Jest mega dużo wiedzy w internecie, którą pozyskasz zupełnie za darmo, za free, więc możesz to zrobić. I dzięki temu podniesiesz stanowczo swój poziom wiedzy w tych tematach. Jak to robić, jak tym zarządzać. Jak do tego podchodzić? Ta wiedza praktyczna jest mega istotna. Tego nic nie zastąpi. Tego się nie nauczysz na kursach, bo kursy z tego typu rzeczy są mega trudne i ich nie można robić teoretycznie. Jeżeli oprzesz się tylko teoretycznie, nie nauczysz się tego. Nie znam takiego człowieka, który ucząc się tego czysto teoretycznie umiałby coś. Tylko praktycy. Za parę złotych kupujesz stary komputer. Możesz naprawdę za grosze go kupić. Linuxa ściągasz za darmo z sieci i instalujesz. Proponuję coś z Red Hata, Minta, nie wiem, o tego typu rzeczy. Jeżeli chcesz, chętnie Ci podpowiem, co ewentualnie. Zadaj pytanie w komentarzu, podpowiem. Na takim czymś popróbuj te podstawowe rzeczy. Zapełnianie bazy danych, pisanie skryptów,
pisanie różnych tego typu rzeczy. Tego się trzeba nauczyć. I będziesz naprawdę w tym mega dobry, czy mega dobra, jeżeli się naprawdę poważnie tym zajmiesz. Bo w tych tematach można naprawdę osiągać wyżyny. Specjaliści topowi naprawdę są poszukiwani. Jeżeli obtrzaskasz tego typu tematy, wejście potem w zarządzanie Windowsami, systemowymi domenami, jakimiś tymi rzeczami, nie będzie dla Ciebie problemem. Bo to wszystko podobnie działa w Windows. Zmieniają się owszem pewne rzeczy, nie będę ukrywał, że nie, ale mając podstawową wiedzę o wejściach, zabezpieczeniach, tworzeniu kont, uprawnieniach dla użytkowników i wielu innych tego typu rzeczach, spokojnie sobie dasz z tym radę. Bo będziesz wiedzieć, tak samo jak w programowaniu, będziesz znać podstawy, a kwestią będzie tylko tego, aby nauczyć się narzędzia do tego podstaw, do tych podstaw. Czyli mając młotek ślusarski, nauczyć się trzeba będzie obsługiwać młotek stolarski. A propos, wiesz, czym się różnią? Stolarski ma takie coś do wyciągania gwoździ. Więc tym się właściwie różnią. I podobnie jest tutaj. To przejście z jednego na drugi system będzie naprawdę proste. Więc proszę bardzo, do dzieła. Wszystko w Twoich rękach. Podsumowując dzisiejszy film. Wybranie się na kurs informatyczny, nawet jeżeli nie masz zamiaru być informatykiem, jest świetnym pomysłem, bo rozszerza Twoje umiejętności, rozszerza Twoje możliwości, zwiększa Twoją wiedzę, zwiększa to, co uzyskujesz. Jak najbardziej jestem za tym, warto z tego skorzystać. I gorąco do tego zachęcam. Ważne, żebyś nie być oszukanym. Zobacz, co to za kurs, co rzeczywiście się w nim znajduje. Może są jakieś opinie na jego temat, warto poczytać. Możesz zapytać też mnie. Chętnie Ci podpowiem, no część wiedzy jestem w stanie wybrać, tak? Po prostu zapytaj kolegów po fachu, którzy po prostu się na tym znają, tak? Czy warto ten kurs zrobić? Jak nie, no nawet na forum jakimś popytaj tego typu rzeczy. Czy cena jest adekwatna do jakości, którą zyskujesz? Warto na to też zwrócić uwagę. I jeszcze jedna ważna rzecz, którą mega chcę podkreślić. Nawet najlepsze kursy niewiele Ci wniosą, jeżeli nie włożysz własnej pracy. To, że zrobisz jakiś kurs w wypadku informatycznym, to tylko tyle, że uzyskasz jakiś kwitek. To jest tak, jak kończysz szkołę informatyczną, masz dyplom informatyka, a dalej guzik umiesz. Powiem to wprost. Naprawdę, takich ludzi mnóstwo spotkałem. Praktykanci, którymi miałem okazję się opiekować, zwykle od razu zadawałem pierwszego dnia pytanie. Słuchaj, zadałem pytanie wprost. Chcesz się czegoś nauczyć, czy chcesz tylko odbędzić praktyki? Jeżeli chcesz zaliczyć praktyki, no to fajnie, to sobie siadaj tutaj, sobie siedź już. A jeżeli się chcesz czegoś nauczyć, chcesz poczuć tą krew, pot i łzy, jakie wiążą się z tym zawodem, to proszę bardzo, zapraszam. Ja Ci to pokażę. Ja Ci tego nauczę. Wielu ludzi nauczyłem mega wielu rzeczy. Wielu ludzi na koniec praktyk przychodziło i mówiło: Maciek, naprawdę to, co się od Ciebie dowiedziałem, otworzyło mi oczy na wiele rzeczy. Pokazało mi, że rzeczywiście mogę się tego nauczyć i zakochałem się w tym. Zobaczyłem to, tą iskrę, że mogę być super w tym temacie. Dziękuję Ci za to i naprawdę idę do przodu. Chcę, aby po tym filmie też taki komentarz, nawet pod tym filmem, otrzymać po prostu od Ciebie, że tym materiałem przekonałem Cię do tego, że warto się uczyć i warto się naprawdę tym zajmować. A teraz, no cóż, wszystko co dobre kończy się, ten film też. Bardzo Ci dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Ci się spodobał. Jeżeli tak, poproszę tą łapkę w górę, naciśnij przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek. Będziesz dostawać
informacje o kolejnych filmach na moim kanale. A mój kanał to Sukces Studio pisane razem. Znajdziesz go na YouTubie. Tam znajdziesz już blisko 400 filmów, więc jest co pooglądać. Sporo fajnej wiedzy i wartej zapoznania się. A następnie wdrożenia jej w praktyce. Jeżeli wolisz wersję czytaną lub chcesz zapoznać się z szerszą ilością materiału, to duża ilość materiału znajduje się też na mojej stronie internetowej sukcesstudio.pl. Tam znajdziesz mnóstwo materiałów, które są już podzielone na poszczególne sekcje, na poszczególne działy, dzięki którym możesz się bardziej orientować w tym, co w ogóle istnieje, co jest i co warto wiedzieć w poszczególnych obszarach dotyczących biznesu, bo tym de facto się obecnie głównie zajmuję. Więc zapraszam, korzystaj. Jeżeli mogę Ci w czymś pomóc, to oczywiście zapraszam do kontaktu. Mam coś takiego jak bezpłatne konsultacje. Zapraszam, możesz z nich też skorzystać. Na dzisiaj to wszystko, co chciałem Ci pokazać w tym filmie. Życzę Ci wszystkiego dobrego, miłego dnia i do zobaczenia. Pozdrawiam.